Przejdźmy do charakterystyki bohaterów Wesela. Chciałabym zaznaczyć, że każdy z bohaterów realistycznych miał swój pierwowzór, swój odpowiednik w rzeczywistości. Ja charakteryzować będę tylko oblicza tych postaci zaprezentowane na scenie. Różnią się one niekiedy bardzo mocno od tych w rzeczywistości. Pierwszym bohaterem jest pan młody, Lucjan Rydel. Jest to bohater główny, to właśnie on skupia w sobie najwięcej elementów komicznych. Śmieszy głównego naiwna nieco chłopomania, która wyraża się w zachwytach nad urodą wiejskiego krajobrazu, tężyzną fizyczną chłopów oraz zachwytem nad ich pięknymi, kolorowymi strojami. Nawet brak higieny chłopów Lucjan Rydel traktuje jako przejaw zdrowia. Twierdzi, że czuje się lepiej, odkąd przejął sposób życia i zwyczaje chłopskie. Swoje doznania związane z wsią traktuje jako temat literacki, traktuje jak poeta. Do Racheli mówi: kiedyś wszystko to napiszę. Odrobinę śmieszny, choć i wzruszający właściwie, jest jego stosunek do młodej żony. Podziw dla jej prostoty, szczerości, a także dla pięknego stroju weselnego. Jednocześnie pan młody wykazuje się, można by rzec, nieznajomością tak naprawdę zwyczajów panujących na wsi, o czym może świadczyć na przykład propozycja, aby panna młoda zdjęła buty, które ją cisną. Radość pana młodego jest prawdopodobnie szczera, ale przebija przez nią smutek, pragnienie ucieczki od życiowych problemów. Jego wypowiedzi świadczą o tym, że tęskni za spokojem, za małymi codziennymi radościami. Świadczą o tym, że jest on człowiekiem zmęczonym życiem. Panna młoda, Jadwiga Mikołajczykówna, jest to druga bohaterka główna, przedstawiana jako młoda kobieta, ale tak naprawdę ma w sobie sporo cech takiej typowej wiejskiej baby. Jest głośna, rubaszna, ma bujny temperament, nie zawsze zastanawia się, co mówi. Wizerunek sceniczny panny młodej nie podobał się do końca Jadwidze autentycznej. Być może Wyspiański chciał przedstawić typową, zgodną z mieszczańskimi wyobrażeniami dziewuchę. Być może chciał wyeksponować komiczne rysy tej bohaterki, tak aby pasowała ona do pana młodego. W końcu może chciał pokazać, jak wolno budzi się w przedstawicielach chłopstwa świadomość narodowa. Następnym bohaterem jest dziennikarz Rudolf Starzewski. Jest to bohater drugoplanowy. To czołowy przedstawiciel inteligencji krakowskiej, redaktor Czasu, reprezentant stronnictwa konserwatywnego Stańczyków. I tutaj od razu powiem, że Stańczycy to ugrupowanie polityczne czasów polskiego pozytywizmu. Jego nazwa pochodzi od ogłoszonego przez przedstawicieli ugrupowania pamfletu pod tytułem Teka Stańczyka z 1870 roku. Grupa, do której należeli m.in. Szujski, Tarnowski, Koźmian, powstała w Krakowie i była związana z działalnością tamtejszej szkoły historycznej. Organem prasowym ugrupowania był krakowski Czas. Stańczycy krytykowali romantyczny mesjanizm oraz walkę narodowo-wyzwoleńczą. Postulowali potulność i lojalność wobec władzy carskiej. Stali na straży konserwatyzmu i tradycjonalizmu. Przyczyn upadku Polski dopatrywali się w szlacheckiej anarchii
oraz w braku silnej władzy. Tańczycy wywodzili się z arystokracji i bogatego mieszczaństwa. Ugrupowanie stańczyków wywarło duży wpływ na postawy polityczne w Galicji pod koniec wieku. Wracając do dziennikarza, najdokładniej charakteryzuje go scena siódma aktu drugiego, w której to rozmawia on ze stańczykiem. Scena ta ujawnia, że dziennikarz to człowiek wrażliwy, inteligentny, umiejący z dystansem spojrzeć na siebie i na otoczenie, na rzeczywistość. Stańczykowi spowiada się z kryzysu wewnętrznego, który przeżywa i który to polega na zwątpieniu w sens wybranej drogi. Dziennikarz widzi wokół siebie fałsz, rzeczywistość, cytuję, daleką od marzeń. Zastanawia się, czy głoszone przez niego poglądy rzeczywiście służą losom Polski. Stoi, cytuję, u rozstajnych dróg. Ma świadomość, że na takim rozdrożu znajduje się także Polska. Następnym bohaterem jest poeta Kazimierz Przerwa-Tettmajer. Jest to bohater drugoplanowy. Podobnie jak dziennikarz, przeżywa on kryzys postawy. Wobec innych uczestników wesela zachowuje dystans. W rozmowach z panami kreuje się na bywalca salonowego, który potrafi rozprawiać o poezji, o literaturze, o naturze także. Inaczej flirtuje z Maryną, inaczej z Rachelą. W jego słowach słychać po prostu, że jest poetą. W jego głowie przy współudziale Racheli powstaje pomysł, by stworzyć baśniowy dramat. W rozmowie z gospodarzem ujawnia swoje rozterki, marzenia. Ma to miejsce w scenie bodaj 24 aktu pierwszego. Poeta marzy o sile i potędze. Wokół siebie widzi jednak tylko, zacytuję, skrzeczącą skrzeczącą pospolitość. Z jego wypowiedzi przebijają dekadentyzm i pesymizm. Patrzy na świat przez pryzmat literatury. Chciałby wykreować siebie i rzeczywistość według artystycznych wizji. Wspomniałam o tym, że postawę poety charakteryzuje dekadentyzm. Spieszę wyjaśniać, cóż to pojęcie oznacza. Nazwa dekadentyzm pochodzi od francuskiego słowa décadence, czyli upadek. Można to pojęcie właściwie rozumieć na trzy sposoby. Po pierwsze, w sensie ogólnym, jest to nazwa okresów w dziejach mających charakter schyłkowy, na przykład koniec XIX wieku, koniec XX. Ludziom zawsze wówczas towarzyszą negatywne emocje, to znaczy niepewność tego, co będzie dalej, obawa przed tym, co przyniesie nowe milenium. Po drugie, był to prąd duchowy i światopoglądowy ostatnich dwóch dekad, czyli ostatnich 20 lat XIX wieku. Wyraża się on w postawie pesymistycznej i indywidualistycznej. Dekadentyzm odrzucał filozofię pozytywistyczną. Przedstawiał człowieka jako istotę słabą, podatną na choroby, podatną na degradację. Zapowiadał kryzys sztuki oraz wszelkich wartości. Podkreślał upadek wrażliwości. Dekadenci uważali, że wrażliwość trzeba podsycać się przez coraz to mocniejsze doznania, na przykład dzięki alkoholowi, narkotykom, nirwanie. Propagowali także rozrywkowy tryb życia i wybujały erotyzm. Odwołując się do filozofii Artura Schopenhauera, rozwijano wątek życia jako ciągłego, niezaspokojonego dążenia, zmieszanego z lękiem. Po trzecie, dekadentyzm można rozumieć jako kierunek artystyczny w literaturze francuskiej
lat 80. XIX wieku. Nie wypracował on co prawda własnej poetyki czy programu, ale wyrażał nastroje cyganerii artystycznej. Charakterystyczna dla dekadentyzmu jest postawa przepełniona smutkiem, postawa melancholijna, skłonna do depresji, ale wyrafinowana pod względem umysłowym i estetycznym. W Polsce dekadentyzm pojawił się pod koniec XIX wieku i był nazwą w znaczeniu, był nazwą pejoratywną, negatywną, używaną przez przeciwników Młodej Polski. Odnoszono ją do twórczości Przybyszewskiego, na przykład Przerwy Detmajera właśnie, czy Langego. Następną bohaterką Wesela jest radczyni Antonina Domańska. Jest to bohaterka drugoplanowa, typowa mieszczanka, inteligentka, rozsądna kobieta. Dowodem na to, że przymierze chłopsko-mieszczańskie, tak to nazwijmy, nie może zostać zawarte, jest jej rozmowa z Kliminą. Przymierze nie jest możliwe, ponieważ chłopstwo i mieszczaństwo różnią po pierwsze poziom wykształcenia, po drugie natomiast zajęcia, którymi te dwie warstwy się trudnią. Po prostu chłopstwo i mieszczaństwo to dwa różne światy. Gospodarz to Włodzimierz Detmajer. Jest to bohater drugoplanowy. W jego słowach objawia się dowód docenienia roli chłopów, chłopstwa jako siły, dzięki której naród może zostać, może się odrodzić moralnie i odzyskać wolność. Gospodarz wierzy w chłopów, jest artystą, malarzem, jest człowiekiem patriotą, człowiekiem wrażliwym i inteligentnym. Tęskni za dawną Polską, ale przed zwątpieniem chroni go wiara w lud. Ze względu na te właśnie cechy gospodarza, to właśnie jego Wernychora wybiera na przywódcę powstania. Osoba gospodarza może bowiem połączyć siły inteligencji i ludu. W osobie gospodarza Wyspiański ukazał niedojrzałość, brak odpowiedzialności inteligencji, niezdolność także do dokonania wielkiego czynu. Wyspiański uświadamia, że inteligencję stać tylko na słowa, na marzenia, na deklaracje, a tak naprawdę do czynu są niezdolni. Kiedy dochodzi do sytuacji, w której trzeba działać, po prostu mieszczanie zawodzą. Gospodarz jest posłuszny żonie, słucha jej również wtedy, kiedy każe mu ona się położyć spać. Przez co zaprzepaszcza ważną sprawę narodu, zaprzepaszcza szansę Polski na odzyskanie niepodległości. Do rana zapomina o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce poprzedniego wieczoru i poprzedniej nocy. Po przebudzeniu potrafi się zdobyć właściwie tylko na czekanie i na błędny taniec w rytm muzyki chochoła. Rachela, Pepa Singer, to bohaterka drugoplanowa. Ze względu na kulturę i poziom oczytania, poziom wykształcenia, można ją zaliczyć do inteligencji. Rachela jest rozpoetyzowana, jest egzaltowana. We wszystkim dostrzega poezję. Jej rozbudzona lekturą wyobraźnia otacza aurą poetyczności i tajemniczości wszystkie zjawiska, takie jak rozśpiewana, roztańczona chata, czy też krzewy róż otulone słomą na zimę. Młoda kobieta z uporem chłonęła literaturę, aby osiągnąć wysoki stopień oczytania oraz orientacji w kierunkach artystycznych. Wbrew woli ojca przeniknęła chłopomanią, udzielała chłopom kredytu.
Nie jest nieśmiała, nie ma kompleksów podczas rozmowy z poetą. Dotrzymuje mu kroku w tworzeniu atmosfery poetyckiej, atmosfery fantastycznej. Dzięki temu staje się inicjatorką wszystkich niezwykłych zdarzeń, które rozkołysały Bronowicką chatę. Następnym bohaterem wesela jest Nos. Nos to kompilacja, połączenie dwóch postaci, Tadeusza Noskowskiego oraz Stanisława Czajkowskiego. Nos to bohater drugoplanowy. Intencją Wyspiańskiego było zapewne, aby właśnie ten bohater uosabiał wszystkie typowe cechy artystycznego środowiska Młodej Polski. Trzeba wspomnieć, że Wyspiański należał do Towarzystwa Młodopolskiego Cygana, ugrupowania stworzonego przez Stanisława Przybyszewskiego. Wyspiański chciał przedstawić w weselu przybyszewszczyznę jako zjawisko. I to mu się udało. Nos jest może nie tyle alkoholikiem, ale dużo pije. Dużo pije i to właściwie bardzo przybliża go do ugrupowania Stanisława Przybyszewskiego, w którym to w obrębie którego picie było niemal misterium. Nos jest dekadentem, jest zmęczony życiem. Sztukę otacza wielkim, wielkim kultem. Szczególnie bliska jest mu muzyka Chopina. Czepiec, Błażej Czepiec, bohater drugoplanowy, jest jedną z najlepiej chyba scharakteryzowanych postaci chłopów. Czepiec to chłop silny, zamożny, pewny siebie, odgrywa istotną rolę w gromadzie. Poznajemy go już w akcie pierwszym, w scenie pierwszej, podczas rozmowy z dziennikarzem. Pyta o wieści ze świata, co tam panie w polityce. Mężczyzna doskonale orientuje się, jaki jest stosunek mieszczaństwa, inteligencji do środowiska wiejskiego. Jest dumny ze swojego pochodzenia, zadowolony, że z jego środowiska wyrasta bohater powstania kościuszkowskiego, Bartosz Głowacki. Czepiec jest chłopem mającym, wydaje mi się, świadomość narodową, gotowym do wzięcia udziału w walce o wolność. Jasiek, Jan Mikołajczyk, brat panny młodej. Jest to młody parobek, chętnie tańczy z pannami podczas wesela. To jemu gospodarz powierza złoty róg. Jasiek chętnie przyjmuje go, przyjmuje razem ze złotym rogiem, przyjmuje zadanie, które Werny Chora powierzył tak naprawdę gospodarzowi. Jasiek naprawdę chce to zadanie wypełnić. Zwołuje chłopów, jednak gubi złoty róg w momencie, kiedy schyla się po złotą, w momencie, kiedy schyla się po czapkę z pawimi piórami, którą wiatr zabrał mu z głowy. Młody chłopak nie sprostał zadaniu. Przez jego lekkomyślność, niedojrzałość nie udało się wyrwać weselników z letargu. Zabrakło ducha walki, który miał w nich tknąć dźwięk złotego rogu. Gdy chłopak zrozumiał powagę sytuacji, gdy zrozumiał, co tak naprawdę zepsuł, zaprzepaścił, rozpaczał, no ale było już za późno. Jasiek zaprzepaścił sprawę wielkiej wagi, zajmując się sprawą dużo mniej ważną. Jego hierarchia wartości nie była jeszcze ustabilizowana, uporządkowana. Na jego barki włożono zbyt odpowiedzialne zadanie, pod ciężarem którego Jasiek się niestety ugiął. Był zbyt młody, zbyt jeszcze lekkomyślny, zbyt niedojrzały na to, żeby dokonać wielkiego czynu. Gospodyni. Anna z Mikołajczyków Tetmajerowa to następna bohaterka epizodyczna. Artysta nakreślił jej sylwetkę bardzo,
bardzo zgodnie z jej autentycznym pierwowzorem. Jest to kobieta gospodarna, praktycznie podchodzi do życia, trzeźwo stąpa po ziemi. Może jest odrobinkę zbyt poważna i dojrzała. Umiała podporządkować sobie męża, przynajmniej w tych sprawach rodzinnych, domowych. Jest dobrą żoną i matką. Znalezioną złotą podkowę skrzętnie chowa w skrzyni, co świadczy o tym, że dba ona o szczęście rodzinne. Ojciec, bohater epizodyczny, jest chłopem realnie patrzącym na świat, rozsądnym człowiekiem. Cieszy się, że udało mu się wydać córki dobrze za mąż, choć rozumie, wie, że małżeństwo z chłopką to tylko pewne widzimisię, pewien kaprys panów z miasta. Klimina. Klimina to bohaterka epizodyczna, kobieta wiejska, tętniąca życiem, chętna do pójścia za mąż, chętna też do swatania innych. Jest wesoła, prostolinijna, nieco może rubaszna, chętna do zabawy. Przejdźmy do bohaterów fantastycznych. Pierwszym z nich jest Chochoł. Jest to słomiana pałuba, krzak róży owinięty słomą właśnie na zimę. Zaproszony na wesele przez Rachelę i państwa młodych, ukazuje się Isi, córce gospodarza, która nie boi się go, ponieważ wierzy w świat baśni. Chochoł to swoisty reżyser wszystkich wydarzeń, które mają miejsce później, po jego pojawieniu się już. Zapowiada korowód zjaw. Z jego pojawieniem się zaczyna się część fantastyczna dramatu. W zakończeniu dramatu Chochoł staje się symbolem uśpienia i marazmu, symbolem uśpionych wartości narodu polskiego oraz symbolem uśpionego zapału i chęci do walki mieszkańców Polski, społeczeństwa polskiego. Hetman. Jest to drugi z bohaterów fantastycznych. Przybywa do pana młodego. Rozbudza w jego sercu rozterki dotyczące przeszłości i przyszłości Polski. Hetman to symbol zdrady narodowej, magnaterii. Trzecim bohaterem fantastycznym jest rycerz. Kojarzy się on z Zawiszą Czarnym. Przybywa do poety. Jest symbolem męstwa, honoru, odwagi, łączności Polski z Litwą, wielkości militarnej i moralnej dawnej Polski. Ukazując się poecie, daje mu do zrozumienia, że jego rola jest bezużyteczna, nieistotna w czasach, gdy narodowi potrzebna jest poezja wzywająca do czynu zbrojnego, do czynu zbiorowego, a nie postawa dekadencka, pesymistyczna, którą przyjmuje poeta. Stańczyk pojawia się przed dziennikarzem, jest uosobieniem jego myśli, jego sumienia. Uświadamia mu, że nie mówi prawdy narodowi, że mąci w głowach, że jego artykuły usypiają naród, zamiast pobudzać go do walki. Stańczyk skrytykował politykę konserwatystów, którzy uśpili naród, zabijając wszelką myśl, nadzieję o wolności i czynie zbrojnym. Werny Chora. Jest to bohater kolejny, fantastyczny. Półlegendarny kozak, wróżbita z czasów Konfederacji Barskiej. Przybycie Werny Chory to zapowiedź odrodzenia Polski drogą powstania. Werny Chora na przywódcę powstania wybiera gospodarza, który jednak nie zdaje egzaminu, powierza złoty róg Jaśkowi i nie potrafi pokierować odpowiedzialnie ludźmi. Natomiast razem ze wszystkimi pogrąża się w chocholim
tańcu.